Środa 24 czerwca 2020 roku. Z tej strony Mike, witam i zapraszam na 226 kryptoniusy. W dzisiejszym odcinku porcja wiadomości ze świata kryptowalut, nadchodzące wydarzenia, co tam w Kryptoświerko, czyli szybko, szybki przegląd Twittera. Analiza bieżącej sytuacji na rynku i kilka słów na koniec. Jeśli chodzi o dzisiejsze wiadomości, jak zwykle przygotowałem Wam kilka wybranych przeze mnie pozycji, które uznałem za najbardziej sensowne, najbardziej nadające się na dzisiaj. Dlaczego wejście Paypala w krypto to duży news. Drugi stimulus check napędzi krypto. Dane użytkowników Telegrama wyciekły do Darknetu. Portfel sprzętowy NFC. Forum Bitcoin.com zamyka się. Japoński idol twarzą giełdy Bitflyer. Nowy Jork chce zwabić firmy z branży krypto. Cio Masari o Cardano, XRP i Tezosie. 83% adresów BTC na plusie. Forchan szaleje na punkcie DeFi. Bitham planuje IPO. DeFi tima Drapera zabrało 6,5 miliona dolarów. Później ze strony komparek.pl Mike Nowogradz, 80% inwestorów instytucjonalnych kupi Bitcoiny. I na końcu, oczywiście, zajrzymy do mojego partnera, czyli co tam w krypto.com. Zaczynamy 226 kryptoniusy. PayPal, świat kryptowalut obiegła informacje o tym, że PayPal i Winmo dołączą do grona kryptowalut, dołączą ze swoimi produktami. I tak naprawdę jest to duży news. Trzeba się tylko zastanowić, dlaczego. Słuchajcie, PayPal posiada, o ile dobrze pamiętam, kilkaset milionów użytkowników. Oczywiście, zachowanie PayPala jest to całkowity zwrot o 180 stopni. Jeszcze nie tak dawno temu było, były już w tej chwili CEO PayPala. Bill Harris stwierdził, że bitcoin to jest out of thin air, jest to największy skamp w historii i w ogóle niczym nie poparty itd. W tej chwili zmieniło się, e, zmieniło się to w drugą stronę całkowicie i oczywiście wszyscy wiemy o tym, że może to bardzo mocno napędzić, jeśli chodzi o e, użytkowników. Zobaczcie, tutaj mamy wykres aktywnych kont PayPala. E, według statystyki i to jest ponad 300 milionów, e, ponad 300 milionów e, kont. Wilmo to jest kolejna, kolejna gruba firma. PayPal dalej jest królem onlineowych płatności. Zobaczcie, zyski w latach 2010-2019 e, to jest 17,7 miliarda dolarów. To są ogromne kwoty. E, no, oczywiście, Wilmo to jest troszeczkę mniejsza platforma. Niemniej jednak e, też bardzo duża, tam jest też kilkadziesiąt milionów użytkowników, o ile dobrze pamiętam. No i tutaj o co w tym wszystkim chodzi? Słuchajcie, oczywiście to nie jest tak, że PayPal zaraz będzie tutaj, pojawi się pewnie opcja kupowania kryptowalut za PayPala, e, pewnie PayPal być może jakiś swój kantor odpali, tego typu rzeczy. Nie, nie będzie tu problemów żadnych regulacyjnych i na pewno ma to, że to pewnym osobom ułatwić, tak? No bo. To nawet nie chodzi o to, że, że oni jakoś będą naganiać na kryptowaluty, ale może się zmienić po prostu, już nie będą krytykować, tak? Kolejna, niedawno JP Morgan, jeszcze został oczywiście Goldman Sachs, który dalej twardo się trzyma, teraz PayPal. Kto następny? Także jest to moim zdaniem gruby news i takich newsów będzie, podejrzewam, że coraz więcej. Lecimy dalej! Stimulus Check, czyli mokry sen wszystkich socjalistów, rozdawanie kasy ludziom w Stanach Zjednoczonych, Poprzednim razem podejrzewają analitycy, iż chyba tam dostał każdy 1000 czy 2000 dolarów w Stanach Zjednoczonych każdy obywatel. Spowodowało pompę na Bitcoinie, bo część obywateli oczywiście zaczęło kupować Bitcoina i kryptowaluty. I tutaj mówi się o tym, właściwie wypowiada się CEO OKXa Jay How, mówi o tym, iż drugi stimulus check najprawdopodobniej napędzi Bitcoina jeszcze wyżej. On oczywiście uważa, że zobaczcie, czy, czy stimulus check będzie kontynuował napędzanie cena bitcoiny w górę? Oczywiście jest to bardzo możliwe. Poprzedni bitcoin, bitcoin urósł z poziomów 6,580 na poziomy 10,400. Wtedy przekazano 2,2 biliona dolarów w tym Stimulusie. Oczywiście ma się pojawić kolejny w wysokości 1 biliona dolarów, czyli to jest ten amerykański Trillion. To jest bilion dolarów, to jest kupa pieniędzy. Oczywiście dolar na tym bardzo mocno straci. Część ludzi zainwestuje w kryptowaluty. Zobaczcie, ludzie gromadzący te pieniądze ze Stimulusa najprawdopodobniej kupują Bitcoina. No bo oczywiście, jak to się mówi, pan kierowniku. To od razu, sobie, od razu sobie to wyda, ale osoby, które tam w jakiś sposób gromadzą, kupią za to bitcoiny. To jest dobra inwestycja. Ostatnio była jakaś tam informacja o tym, że ktoś zainwestował w bitcoiny na tego stimulusa To miał prawie tam dwa razy więcej, Nie całe, tam no, 80% chyba zyskał. No, także może być ciekawie. Czekamy, obserwujemy, lecimy dalej. Telegram zaliczył kolejny fuck up. Okazuje się, że miliony, dane milionów użytkowników Telegrama zostały wysłane do darknetu. <laughs> Zobaczcie, że funkcja wbudowana, funkcja importu kontaktów została oczywiście przełamana i z tego powodu wyciekły dane milionów użytkowników do darknetu. Ja całe szczęście tego nigdy nie używałem, jeśli chodzi o import kontaktów, w ogóle nie korzystam z takich funkcji. Problem ten został zgłoszony przez rosyjskojęzyczną stronę kod.ru we wtorek Dane, które wyciekły to jest baza danych, która zajmuje około 900 MB i zobaczcie, że około 40% wszystkich wpisów w bazie danych powinno mieć jakąś tam wartość. 70% kont pochodzi z Iranu, pozostałe 30% jest z Rosji. I jest to tylko oczywiście ostatni wyciek, także pamiętajcie, trzymajcie swoje dane bezpiecznie. Nie podawajcie swoich danych, bo różne fakapy się zdarzają. Lecimy dalej portfel NFC. Słuchajcie, jest nowe urządzenie. Całkowicie bezkontaktowy portfel bazujący, portfel sprzętowy oczywiście bazujący na bazie technologii e, NFC, który autoryzuje transakcje kryptowalutowe przy po prostu naciśnięciu ten tap tak zwany, czyli takie klepnięcie palcem. I zobaczcie, nowy portfel kryptowalutowy przechowuje bezpiecznie krypto klucze prywatne, które są całkowicie izolowane, podczas gdy technologia NFC zapewnia autoryzację transakcji poprzez urządzenie mobilne. Proszę bardzo. Portfel to jest Kikart, jest oczywiście wielkości karty kredytowej i używa komunikacji NFC, aby autoryzować transakcje kryptowalutowe. Przy uruchomieniu jego funkcjonalności są zintegrowane z jakimś tam Private Messenger, Wallet i DeFi Browser, czy przeglądarka do DeFi, prywatny Messenger, a także portfel. Jest także Status App, ale planuje się dalsze, dalsze integracje. Oczywiście zespół Kikarda wypuścił ostatnio SDK, a także oczywiście otworzył API, dzięki któremu będzie można integrować, budować oprogramowanie. Dostępne są wersje na Androida, iOSa i Go. E, dzięki temu deweloperzy będą mogli, oczywiście tego SDK-a, więc deweloperzy będą mogli tutaj bazować na bazie funkcjonalności tego e, tego kikarda. E, I teraz zastanawiam się, na czym to wszystko polega. I zobaczcie, że bezpieczeństwo jest tutaj oczywiście kluczowe. Metoda dzielenia kluczy i autoryzacji pomiędzy portfelem sprzętowym a mobilnym lub Desktopowym, jakimś tam urządzeniem, i problemem tutaj, oczywiście, jest zawsze komunikacja: podłączenie USB, połączenie, połączenie poprzez, poprzez Bluetooth i tego typu rzeczy. Kikard został wyprodukowany przez Status Network. Która pomogła także stworzyć tą Status App, obsługuje jak na razie jest to portfel Ethereum, obsługuje e tokeny rc 20 a także tokeny rc 721 a także zdecentralizowany Web Free Browser. Ale dzięki oczywiście API SDK będzie można utworzyć portfele dla innych, e dla innych rzeczy. I zobaczcie, że 32 dolary. Ta NFC Enabled Kickal kosztuje jedynie 32 dolary. Zastanawiam się, gdzie go można kupić. Myślę, że do Mike's Workshopu, jak znalazł. Spodziewajcie się testu. Lecimy dalej. Bitcoin.com forum zostaje zamknięte 23 czerwca. Przepraszam, lipca. Czyli jedno z najpopularniejszych, oczywiście najpopularniejsze jest chyba Bitcoin Talk. Później mamy też oczywiście bitcoin.pl dla naszych polskich tych. I okazuje się, że. Forum zamknięte zostanie 23 lipca. Ogłoszono to 24 czerwca. Strona/domena bitcoin.com jest oczywiście w posiadaniu Roger Owera, jednego z wczesnych inwestorów bitcoina. Teraz oczywiście hostuje on wiele stron i usług, jeśli chodzi o Bitcoin Cash'a. Nie zostały podane powody, dlaczego forum bitcoin.com zostaje zamknięte. Być może jakaś tam wewnętrzna wojenka. No nic, lecimy dalej. Japonia. Japoński czołowy idol stał się właśnie nową twarzą giełdy kryptowalutowej Bitflyer. <laughs> Słuchajcie. Chodzi tutaj o pana Asuke Saito, który jest jednym z najbardziej popularnych członki Nogizaka46. Jest to jakaś grupa, e, która składa się z 46 dziewcząt. Zadebiutowała w, w 2011 roku. I wystartowała jak grupa, jako grupa AKB48 na najbardziej jakiejś tam popularnej jednostki idoli Było tam oczywiście, przyciągnęło wielu fanów. W 2017 2018 roku wygrali oni Japan Record Award. No, to jest jakiś zespół. Zobaczcie, że nogi, nogi Zaka. Nogi Żaka? No. A kto to jest ten Zak, że jego nogi tu są. Nogi Zaka 46 jest yy, najpopularniejsze, jest numer jeden, jeśli chodzi o popularność. A my posiadamy giełdę numer 1 jeśli chodzi o wolumeny treningowe. Tak w rozmowie z Cointelegraphem. Pan powiedział: Bitflyer, no cóż, zatrudnić można tutaj każdego, tylko pytanie, ile będzie koszto no, będą kosztowały te nogi jego. <laughs> Lecimy dalej. Nowy Jork chce przyciągnąć więcej startupów kryptowalutowych. No i oczywiście tam jest ta 5 bit license, która jest już od 5 lat. I słuchajcie, najprawdopodobniej zmiany będą oczywiście w Bit License i zobaczcie, the New York Department of Financial Services, czyli NYDFS, ogłosił w środę, iż rozważa wprowadzanie licencji warunkowych, dzięki którym startupy byłyby Byłyby Pozwolono by im na wchodzenie w partnerstwo z istniejącymi firmami, które już oczywiście posiadają licencję BIT license. NY NYDFS stwierdziło, że podpisało już memorandum, czyli jakiś tam list, list intencyjny, memorandum of understanding, nie wiem jak to się na polsku dokładnie tłumaczy, jakieś wstępne porozumienie z, ze Stanowym Uniwersytetem z Nowego Jorku. I tutaj chodzi o oczywiście jakiś eksperyment licencyjny pod nadzorem szkoły. No słuchajcie, czyli jednak wiecie co, to nie jest tak, że to my mamy się tak strasznie do tego dostosować. Zobaczcie, nowy Jork zobaczył, że pieniądze uciekają między palcami i trzeba coś zrobić z tymi bitlicencjami. No. A fani kręga wariata dalej ganiają się dookoła świata. Lecimy dalej! I jeszcze takie małe uzupełnienie właśnie, jeśli chodzi o nowy Jork. Pierwsza Bit licencja została wypuszczona w 2015 roku i zobaczcie, 25 firm w tej chwili zostało zatwierdzonych. I tu mamy listę, m.in. Circle, zobaczcie, XRP2, czyli Ripple, Coinbase, Bitflyer, przede wszystkim Genesis Global Trading, Xapo i tak dalej, BitPay, LibertyX, Robinhood, proszę bardzo. Czyli jednak trochę tych firm uzyskało. Są też oczywiście jakieś tam o ograniczonym zastosowaniu, jakieś tam Trust Charters, czyli Gemini, Paxos, Coinbase, Custody. NYDIG, BACT, a także Fidelity Digital Assets to są jakieś usługi. Także, słuchajcie, trochę tym by było, takie małe uzupełnienie lecimy dalej! Messari, szef firmy Messari, wypowiedział się na temat Cardano XRP i Tezosa jako częścią, jako można powiedzieć, część potencjału rynku kryptowalutowego i trzęsienia, które może nastąpić w 2021 roku. E, powiedział, że lista 10-topowych kryptowalut e, dostanie w przyszłym roku w przyszłym roku dos, dużego dosyć zmiany, duże, dużego trzęsienia i zobaczcie, że niskokapowe, także średniokapowe coiny mają potencjał, ale aby przełamać dominację takich aktywów jak XRP, Bitcoin Cash Tether, Bitcoin SV Litecoin i EOS i mogą wypchnąć z dziesiątki w ogóle wszystkie te, e, wszystkie te aktywa E, użyteczność oczywiście Binance Coin może też e, się przesunąć z ósmego na czwartą kryptowalutę. E, mówi on też oczywiście o Cardano, mówi także o Leo, o Compoundzie, o Monero Zikeshu. Oczywiście Bitcoin zostanie królem Ethereum będzie na drugim miejscu. Wymienia także Polkadot. Także słuchajcie, ciekawe tutaj, ciekawe tutaj, można powiedzieć, są wypowiedzi, jeśli odchodzi. Ja się jestem w stanie z tym zgodzić. Zobaczcie, jak ten rynek się zmienia. Jak gdzieś nawet miałem taką listę zrobioną, jak to jeszcze niedawno wygląda, jak wyglądał ten ranking, a jak wygląda teraz. No cóż, lecimy dalej. Bitcoin. Według ostatniego raportu opublikowanego, w wykresu właściwie, jakiegoś tam arkusza przez Glassnode, 83% wszystkich bitcoinowych adresów jest na plusie. To jest ciekawa sprawa. Eee, w okresie od grudnia 2018 roku aż do marca 2019 roku ten pro, ta wartość była poniżej 50%, czyli połowa adresów była na stracie. <laughs> oczywiście cena była poniżej 7000 dolarów. I co ciekawe, w czerwcu zeszłego roku, gdy cena urosła do 12000 dolarów, ilość portfeli na plusie przekroczyła 80%. To jest, to jest ciekawa sprawa. No i oczywiście to się cały czas zmienia. Ostatnio było też. Mm, było też mówione o tym, że większość bitcoinów posiadanych przez ludzi, tu jest tutaj oczywiście e, mówił o tym Chainalysis jest trzymana na długoterminową inwestycję, no to jest powiem szczerze ciekawie, tylko 19% z nich jest tradowane dziennie na giełdach, no i cóż kupujcie Satoshi ja, ja nie, jeszcze raz, kupujcie Satoshi bo was rynek wykosi, połknie wypluje, połkiem przeżuje na końcu wypluje Będziecie czekali sami jak kręg wariat za kluczami. Lecimy dalej. Forchan. Po spompowaniu jednego z coinów o 10 000%, Forchan dalej wpadł w obsesję, jeśli chodzi o DeFi na Ethereum. Słuchajcie, jest to, to oczywiście platforma, jakaś tam do anonimowych wysyłania wiadomości. Forchan, która jest oczywiście zaangażowana w kryptowaluty. I tutaj jest jakiś dziwne, dziwne połączenie z rynkiem zdecentralizowanych finansów. Jak ogłoszono na CryptoSlate, jeden z tokenów został napompowany o 10 tysięcy procent w przeciągu dwóch godzin. Jest ten ruch spowodowany po nazwaniu tego, tego wszystkiego następną wielką rzeczą. I słuchajcie. To jest Telor, o którym mówił Kowalski, zobaczcie, jaka pompa była. Taka pompa, że nie można wytrzymać. Eee, znaczy, z tego co widzę, Likening to the call", aha. To jest e, z jednym podobieństwem do koina Telora, tak? E, token, o którym mówimy, jest to Open Y Curve Insurance, czyli OCRV, który pozwala swoim hodlerom, ja od zresztą mówiłem o tym jakieś newsa, Newsy na ubezpieczanie swoich depozytów w DeFi poprzez protokół CurveFi, i to są oczywiście zabezpieczenie, To upływa, i tak dalej. Tracimy na tym oczywiście kasę. I Forchan dalej jest tutaj oczywiście w obsesji z kryptowalutami. Ciekawe tylko pytanie, co się będzie działo z tym z tą kryptowalutą. Ja powiem szczerze, z Forchana nie korzystam, ale Wy możecie się wypowiedzieć w komentarzu, co o tym całym Forczanie sądzicie. No i cóż, co to jest w ogóle? Zobaczcie, jakiś strzał. To tylko teraz z jednym podobieństwem do koina Telora. No, ale co oni? Telora? Bo nie do końca to rozumiem. Tutaj zobaczcie, strzał napompowany, napompowany, tak? A teraz pytanie, co? Telora będą pompować? Czyżby Kowalski miał zostać milionerem, bo on Telorze mówił? Kowal, kupiłeś Telory czy nie? Lecimy dalej. Hamp. Giełda kryptowalutowa najprawdopodobniej planuje przeprowadzenie IPO. I pytanie, czy to faktycznie jest informacja? Zobaczcie, że będzie to we współpracy z Samsung Securities. Taką informację podał lokalny outlet medialny Money Today. Jest to oczywiście informacja o tym, że południowa koreańska giełda BitHamp rozpoczęła pracę nad. Wejściem na giełdę oczywiście papierów wartościowych, pomimo niepewności regulacyjnej, i najprawdopodobniej będą po oczywiście zmierzeniu się z wieloma problemami, będą przeprowadzać IPO. Oczywiście, tu są problemy z opodatkowaniem, itd. itd. Teraz zastanawiam się. Zobaczcie, że Południowa Korea planuje ujawnić plan planuje ujawnić plan, bez sensu wyszło, projekt opodatkowania kryptowalut. Pomimo tego, że sektor nie posiada jeszcze w tej chwili żadnej prawnej, można powiedzieć, uwierzytelnienia prawnego, żadnego statusu prawnego, minister finansów Hong Nam Ki powiedział, że więcej informacji zostanie opublikowane w lipcu. I oczywiście BitHam wysłał skargę do tego National Tax Service. Podważając te informacje, że opodatkowanie jest bezpodstawne, ponieważ kryptowaluty nie posiadają żadnego legalnego statusu, statusu w tym kraju, ale jednak IPO chcą przeprowadzić. Tylko pytanie, czy oni będą chcieli IPO rob, robić, robić w Korei, czy może w Stanach Zjednoczonych, czy gdzieś jeszcze indziej. No ciekawe, co z tego wszystkiego wyniknie. No i pytanie, ile kasy będą chcieli zebrać. Lecimy dalej. Team Draper, a właściwie wspierana przez niego platforma DeFi, zebrała 6,5 milionów dolarów w swoim oczywiście wyprzedaży swoich tokenów. DeFi Money Market jest platformą pożyczkową, wspieran wspieraną przez e, rzeczywiste aktywa, w większości przypadków samochody i oczywiście próbuje iść w ślady compounda. Jest to projekt, który wspiera sam Team Draper i zebrali oni ostatnio 6,5 miliona dolarów w sprzedaży tokenów. Je, bazuje to oczywiście na Ethereum. O, odsetki są wspierane przez jakieś tam rzeczywiste inwestycje, w większości samochody. Projekt jest oczywiście wspierany przez topowy Venture Capital Silicon Wall, a także miliardera Tima Drapera. No i cóż z tego, można, z tego można powiedzieć? Nazywa się DeFi Money Market DMM, działa na Ethereum. No i właściwie tyle. No cóż można zobaczyć. Słuchajcie, pompka na DeFi szykuje się okrutna, oby tylko nie jak to się mówi, nie wtopiono na tym wielkiej kasy. Ja bym wolał raczej jednak tradycyjną pompkę na rynku kryptowalut, a nie na DeFi, bo te cholerne prowizje na DeFi opłaty transakcyjne są kolosalne. Lecimy dalej! Teraz przejdźmy do sobie do strony komparik.pl, artykuł Jacka Walewskiego. Mike Nowogradz, 80% inwestorów instytucjonalnych kupi bitcoiny. Mike Nowogradz twierdzi, że BTC wkrótce wystrzeli na wykresie. Proszę bardzo. Nowogradz jest oczywiście znanym inwestorem na rynku BTC. Prognozuje, że 80% dużych inwestorów zacznie kupować BTC w ciągu połowy dekady. No, słuchajcie, jeżeli by się to okazało, no to powiem szczerze, Faktycznie milion za Bitcoina to jest coś możliwego. Oczywiście jest też decyzja kto będzie płacił opłaty transakcyjne. No ale jeżeli to będzie dla grubych ryb, to oni będą mieli w dupie, czy opłata transakcyjna będzie kosztować 5 dolarów czy 50. Użyteczność Bitcoina pod względem płatności, oczywiście mówimy o e, pierwszej warstwie, już dawno przestała być tania, dawno przestała być dobra, chociaż Ethereum go ostatnio wyprzedziło. Oczywiście niektórzy mają swoje zdanie. Nie długo za bitcoina SV znajdziesz nawet śniadanie. Lecimy dalej! Teraz parę informacji od mojego partnera, czyli Cryptocom. Zobaczcie, został wypuszczony plugin na OpenCart. Jest to platforma e-commerce, która wspiera ponad 9000 online nowych sklepów. I dzięki temu można dokonywać płatności przy użyciu Cryptocom. Jest to świetna informacja. A także zobaczcie, że Kanadyjskie dolary są teraz oczywiście dostępne w aplikacji Kryptocom. to jest informacja z wczoraj. Obok dolarów amerykańskich, funtów brytyjskich, euro i SGD, to prawdę mówiąc nawet nie wiem co to jest SGD. Jest oczywiście tutaj rozmowa z Witem Radomskim, AskMeAnything, współtwórcą i CTO Engina, a także z Ilią Rolowiczem, Chief Marketing Officer, Officers of Engina. Był oczywiście tutaj. E, Crypto.com Weekly, Telegram Magnet, właściwie cały czas jest, można dołączyć do społeczności, e, do społeczności i wygrać 20 tysięcy dolarów, a także jest konkurs na, e, na TikToku, no i na końcu jeszcze mogę powiedzieć, tylko że jest oczywiście, to już jakiś czas temu, jest oczywiście staking na Adzie. No co jest nie, co, co prawda jest niedużo, to jest 2%, więc bardziej opłaca się Sierra ostejkować, Tam jest 16%, na jest 4, na Bitcoinie chyba też jest 4 albo 2. Ja osobiście używam stejkuję, oczywiście zyski realizuję. No i właściwie tyle, lecimy dalej. Przejdźmy sobie teraz do nadchodzących wydarzeń, które jak zwykle przygotował Dodo na początku 24 czerwca, Hive ma być dodany do Indodaxa, Hotbit dodanie Basic Attention Token, Kyber Network, Decentraland, Kutum i Augur, dużo fajnych spraw. AHA Binance, usunięcie Stablecoina na USDS. 25 czerwca ma być konferencja PID, a także ma być NULS dodany do BitMartu. A 28 czerwca ma być Hard Bima, a także kryptowalutowa niedziela z Majkiem. Oczywiście o godzinie 20, na którą serdecznie zapraszam. Teraz przejdźmy sobie do co tam kryptoćwierka. Popatrzmy co jest na Twitterze. Na początku Leia Heilpern, która niedługo będzie gościem High Hills of Bitcoin. Udało mi się kupić trochę tokenów Barcelony za 167 czylizów per bar. W tej chwili kosztuje to ponad 500 czylizów za ten token. Sprzedać czy kupić więcej? <grym> Dalej mu Kornel Gajewski mówi o tym, iż jest najnowszy newsletter Cardano po polsku, jest oczywiście na forum Cardano.org. Także fajna sprawa. Przechodzimy dalej. Kraken Exchange mówi do, do tego, że dodano 7 narzędzi, jeśli chodzi o wykresy, do aplikacji Kraken Pro. Jest to jakiś tam Crosshair to Zero on Precision Prices, czyli jakiś tam celownik na zero na precyzyjnych cenach, jakieś tam blokowanie osi i tak dalej, możliwość powiększania i oddalania wykresu. Singularity mówi o tym, że będzie, zobaczcie, konferencja Agi Conference, Agi 20 Schedule tylko nie wiem czy to będzie konferencja online, czy będzie to, czy będzie to konferencja już gdzieś tam na miejscu, ale z tego co oni nie, po... A live stream, czyli będzie to konferencja online. Każdy kto interesuje się projektem Singularitynet może obejrzeć. Przechodzimy sobie dalej. Proszę bardzo, słuchajcie, Justynka Słoneczna mówi o tym, że OKX ma coś takiego jak Summer Super Reward Season. Dołączcie do eventu i możecie zdobyć nagrody z puli 200 tysięcy teterów. Tam chyba za samą rejestrację i przejście pierwszego stopnia KYC to dają dolara albo trzy. Także jakiś drop. Oczywiście będą tutaj mieli online AMA także i będą dawać informacje na temat Trona 4.0 i OKX. A co ciekawe, jakiś przedstawiciel dziełdy OKX odezwał się do mnie i potwierdziłem, że to faktycznie z OKExa. Przechodzimy dalej. I zobaczcie, Heidi mówi o tym, że skoncentrowany wysiłek wielorybów, którzy wspólnie próbują zwalić cenę bitcoina, aby zatrzymać ją na tym upartym zakresie, będzie się to działo, aż się skończy dziać. Nieważne, ile wykresów, zgadywania e, lub zgadywania będzie do tego przełamania. Stanie się to samo co w 2017 roku i wydarzy się to, to kiedy będzie najmniej oczekiwane. Teraz Bitfinex mówi o tym, że zobaczcie, paper trading jest dostępny na Bitfinexie, możecie sobie testować itd. Tak tak no, MM Crypto mówi, że zobaczcie, jeżeli inwestycje, inwestorzy instytucjonalni zainwestują za jedynie 1% swojego portfolio w bitcoina to zobaczymy pompę na 50 tysięcy dolarów. Wiecie co? Ja uważam, że jakby inwestorzy instytucjonalnie zainwestowali 1% swego portfolio, to ja bym obstawił 500 tysięcy dolarów. A nie wiem, gdzieś mi tu przepadł jeden tweet. A nie, przepraszam. Jeszcze raz. O, właśnie. To jeszcze raz. Drugi raz jest zgłupiałem. Drugi raz jest Leja People. Ludzie pytają mnie, jak motywują się do pracy i siłowni. Jest to bardzo proste. Eee, chcę pewien rodzaj życia dla siebie, ale in, e, wiem, rozumiem, że nikt nie da mi tego życia oprócz mnie. Więc weź odpowiedzialność i uczyń to. Irish Girl Crypto mówi o tym, że zobaczcie, zupdatewałem swoje wszystkie master na 11 Kubiek, jak tam. <laughs> Jeżeli posiadasz e, e, SEC, to musisz zaktualizować swój portfel. A na końcu bakt. Volume bot mówi o tym, że tak naprawdę, zobaczcie, nam się praktycznie nic na tym bakcie nie dzieje. Jeden wódkę pije, a drugi trzyźwieje. Lecimy dalej. Przechodzimy sobie do analizy sytuacji na rynku, i oczywiście, zaczynamy jak to standardowo: Crypto greeting Greetings. Słuchajcie, zobaczcie, wzrosło. Wczoraj było 41, w zeszłym tygodniu było 38. Mamy 50, czyli indeks jest neutralny. Proszę bardzo, podbitka była z poziomu właśnie 37, 38. Chyba ostatnio w sobotę było 30, właśnie 8. Mamy 50, także niezły, niezły wzrost. Eee, większe zainteresowanie na rynku, większy optymizm na rynku. Czyżby zaraz będzie kasowanie shortów? Przepraszam, longów. Przechodzimy sobie tutaj dalej. Oczywiście tu musimy wziąć sobie jednodniowy eee, i weźmiemy sobie tutaj też jednodniowy na giełdach. No słuchajcie, powiedziałbym, że się troszeczkę zmieniło. Jest większa przewaga jednak shortów. Uuu, jak jest przewaga shortów, to zaraz może być czyszczenie shortów, czyli wybicie w górę. No, ciekawa sprawa, ale spójrzmy sobie na ceny. Mieliśmy małą korektę w ciągu ostatnich 24 godzin. Mieliśmy korektę oczywiście o 3,73%. A w ciągu 7 dni, to prawdę mówiąc, najlepiej wygląda Chainlink, który ubiósł o 15%. Ja Chainlinka posiadam. Kryptokom też całkiem ładnie. W ogóle kryptokom jest ciekawą monetą, którą się na pewno przyjrzymy. Kto posiada od dłuższego czasu, ja już kilka miesięcy posiadam te kryptokomy. Tu też ciekawą, nie wiem co to jest ten Midas, ale zajrzę na niego. Co to jest za badziewie. Słuchajcie, Hyperion. Synthetix Network to może jakiś też DeFi, Ren to też gdzieś słyszałem o Celsius proszę bardzo, a jeśli chodzi o Celsiusa to się pochwalę, że pani z Celsiusa będzie niedługo gościem szpilek na Bitcoinie na pewno pogadam przy bardzo The Exchange Token czyli Nexo też kiedyś proponował współpracę, nic z tego nie wyszło, iOST ładnie Bankor, proszę bardzo, słuchajcie, fuck up, okradnie na pół miliona, bankar 50% do góry. Gdzie sens, gdzie logika, gdzie jest świnia? Świnia już jest poza setką, czy nie? Nie, na no świnia 56 miejsce. Niedługo wywiad z Maxem Kortkiem będzie miał Be In Crypto, e, polski, a później myślę, że w Kryptosteronie będzie Max Kortek, pogadamy sobie. Dobra, spójrzmy sobie na Crypto.com. E, Crypto.com w ciągu roku dał nam zarobić 61% do dolara, 96% do bitcoina i 113% do ethereum. E, od samego początku cena wygląda, on był gdzieś tam po 1 cent później poszedł, w tej chwili mamy jakieś 11, prawie 12 centów także można zarobić na stakingu, ja kryptokomy trzymam gromadzę, na razie ich nie keszuję MCO inaczej, także no powiem szczerze, wygląda to dosyć ciekawie mało która waluta tak wygląda e, oczywiście jest tu jakiś Midas Touch Gold w ciągu roku zarobiło 1711% Matko kochana, co to jest, powiedzcie. Zobaczcie. Był pump, był dump z poziomu 5 na jakieś wartości okrutne 8 satoshi, 9, 14. Teraz pompowali to na 655 satoshi. No przecież, na jakich to jest w ogóle giełdach? Bithumb, Digifine i Skoibin. No, powiem szczerze, jestem w szoku. Wolumen 69 milionów dolarów. Tu jest jakiś wykrzyknik. Aha. BitHam Suffer Security Bridge no ja bym w to jednak nie inwestował e, oczywiście jest jeszcze jeden projekt który też tak sobie doskonale, doskonale poradził czyli Global Game Coin on też sobie doskonale poradził e, jeszcze z roku nie mamy wykresu ale słuchajcie od początku od startu gdzie było jakieś 65 centów mamy w tej chwili 3 dolary 2,95, 3 na razie jeszcze nie ma dodatkowych informacji ale kto trzyma ten ma, ja kupowałem w okolicach, jak on w tej chwili w Satoshi stoi. A w Satoshi, w Satoshi cena, gdzie jest w Satoshi, gdzieś mi rynek wykosi: 330 800 Satoshi. Ja kupowałem jakieś 7, 8, 9. No i później też, oczywiście. Także to jest, to film o GGC są na kanale. Ale oczywiście przyjrzyjmy się jeszcze rynkowi. Dominacja Bitcoina 64, kapitalizacja rynku 267 miliardów, wolumen 57. Zajrzyjmy, zajrzyjmy jeszcze tutaj na szybko, na spokojnie. No to jest masło maślane, szybko, spokojnie, nie? Do Bitcoina w ciągu 7 dni. Synthetix, DaVinci, REN, Bancor, Midas, Af Celsius, IDO, Eldont. No mam wrażenie, że większość DeFi. Straty są okrutne, zobaczmy jeszcze RedCoina. E, Torquez Redcoin, ABC Coin, UniBright Sea Coin, proszę bardzo, była pompka Zilika, PIRISM oczywiście i Solve No i oczywiście Japan Excitement Coin i 100% do góry IONV Coin WN, IOWN nie wie Ocean X Token. No, mam wrażenie, że jedno gówno lepsze od drugiego. Jak wygląda Redcoin? REDCOIN spadł do poziomu 14 Satoshi, z tego co widzę tutaj. Weźmiemy sobie cenę w ciągu 30 dni do BTC. No tak, tu był 12 Satoshi, już znowu 14. Także zasadniczo nic się nie dzieje, jeszcze nie jest to mój pół, moja półka do kupowania. Czyli właściwie to tyle, pora przejść do podsumowania. Witam w podsumowaniu. Słuchajcie, bardzo aktywny dzień, jeśli chodzi o high List of Bitcoin, bardzo aktywny właściwie dwa tygodnie. Na początku, wczoraj nagrywałem z Zarzy Unstoppable Domains. Film najprawdopodobniej wypuszczę jutro, ale chyba w piątek, bo dzisiaj nie zdążę tego obrobić. Jutro nagrywam Lea Jonas z Celsius, o ile dobrze pamiętam. Później będzie Alena z Bean Crypto, CEO. Później będzie Leia He Heinfern, bardzo fajna osoba. A później mamy CryptoStock który będzie 10. słuchajcie, który będzie 10 lipca. Także zapraszam wszystkich na najbliższy kryptostok, jeżeli kogoś jeszcze z nami nie było. E, oczywiście prelekcje wygłosi dodo, jak zwykle pizza, piwko, pewne wymogi sanitarne będą musiały być zachowane, także trzeba będzie płyn do dezynfekcji. Rąk, maseczek nie trzeba będzie nosić, to od razu mówię. Chyba, że ktoś będzie chciał, to proszę bardzo. Miejsca jest tyle, że każdy może sobie usiąść nie dwa, ale 10 metrów od osoby. Mamy naprawdę bardzo, bardzo dużo miejsca. Nie będzie to transmitowane live, ale nagranie będzie później. E, to jest to. E, słuchajcie, zaczynamy robić napisy do Highlights of Bitcoin, także myślę, że ucieszy was to. Jeśli chodzi o napisy, ja wstępnie dodałem taką wersję bardzo alfa, automatycznie przetłumaczoną do odcinka z Kataliną. Więc, jeżeli ktoś nie oglądał, to może sobie obejrzeć. No i właściwie tyle, powiem szczerze: jestem zmęczony po koszykówce, także nie będę tu gadał. Aha, jeszcze jedna rzecz: jeśli chodzi o analizę techniczną, ja nie przygotowałem tego wykresu, ale mieliśmy Golden Cross na Majku Satoshi. Ilość patronów osiągnęła, zrównała się z wiekiem Majka Satoshi'ego, czyli moim. Także mamy Golden Cross. Także niedługo zostanie przełamanie i co? Bitcoin to The Moon Kupuj Kupujcie Satoshi, bo was rynek wykosi. Nie zostawcie puchy, pustej chaty, jak kręgi wariaty. Z mojej strony to tyle. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego razu.